Cześć, manko, sobotni, poranku. Siemanko widzowie, siemanko rakotwórcze pajarito. Siemanko dużo rakotwórczego pajarito. Jo, dla dobra ludzkości, teraz, w tym momencie, całe te pajarito wypija. Koniec żartów. Teraz tak całkiem na poważnie. Pajarito, a właściwie pacharito. Tak się powinno godać. Pacharito. Ale ja godam pajarito, bo mi się tak... Dobra, to będę godał pacharito. Pacharito. Pacharito oraz wszystkie inne yerby suszone przy pomocy dymu powodują raka. Powodują raka tak samo jak grillowana kiełbasa, smażone mięso, pieczona ryba i kawa. W kawie też jest, w kawie też są te związki powodujące raka, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Na serio, i w tych wszystkich produktach, które żech przed chwilą wymienił, tych związków jest więcej niż w yerbie. Naukowcy obliczyli, że właśnie w kawie tego rakotwórczego czegoś jest 5 razy więcej niż w yerbach suszonych przy pomocy dymu. Także jak chcecie przyjmować mało WWA, to nie możecie pić kawy i jeść smażonych, pieczonych, grillowanych ani wędzonych produktów. Wiem, to jest straszne i właśnie takie to jest, no. Jak komuś bardzo zależy, żeby w jego yerbie nie było wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, no to wtedy możecie się wybrać, czy chcecie bardzo, bardzo dymne paragwajskie, mniej dymne argentyńskie, czy w ogóle wolne od dymu brazylijskie, tak zwane mate green. Dobra, koniec. Koniec tematu yerby w dzisiejszym odcinku. Teraz temat najlepszy temat na świecie, czyli wspinaczka, wspinanie. Ostatnio żech miał okazję wziąć udział w kursie skałkowym, takim podstawowym, pierwszym etapie jakby. Bo tam można różne te kursy robić i najpierw się robi skałkowy, a później taternicki. Na serio nie żałuję tego, spędził jakieś 6 dni na Jurze Krakowsko-Częstochłowskiej. Wyglądało to wszystko tak, że także spaliśmy z całą ekipą innych kursantów w schronisku, które znajdowało się niedaleko tych właśnie skałek i codziennie rano na cały dzień wyruszaliśmy się wspinać i uczyć się różnych technik wspinaczki. A gdzie jest taki oki kuta jawisze? Kikuta? Kiedyś się urwie. Ale mam backup zrobiony do takiego mocnego, do dupnego ucha stawionego. Tutaj, na ciebie wyszedł, zobacz. Ja myślę, że ten kurs w moim przypadku to był strzał w dziesiątka. Tam można było się nauczyć różnych ciekawych rzeczy. Na przykład wiązania wyblinki. Wyblinka to jest taki bardzo popularny i niesamowity węzeł, który jest niezwykle prosty i skuteczny. Już, to jest wyblinka i tu można normalnie na tym wisieć. Nawet 5 osób może na tym wisieć, czy ile tam ta lina w ogóle ma wytrzymałości i to się nie urwie. Jeszcze trochę zawczas na to, abych mógł zrobić jakiś tutorial o węzłach, bo ja jest świeżo po kursie. 6 dni mnie nie było i dopiero przedwczoraj żech przyjechał właśnie z tego kursu. Ilość materiału tej całej teorii związanej z węzłami, z przewiązywaniem się, z budowaniem stanowisk, ze wspinaniem się z tak zwanym tradem. Trad to są takie różnego rodzaju dziwne kostki, różnego rodzaju mechanizmy, które zakleszczają się w skale
i do tych różnych właśnie mechanizmów zostaje przypięta lina i w razie odpadnięcia od ściany te zakleszczone mechanizmy ratują nas przed upadkiem z wysokości. I tu sobie klinuję Roxa, a tu mam przelew kierunkowy. Mogę sobie jeszcze go tak zatrzeć w ten sposób. No. No i wychodzisz do góry w lewo tam. Zrobienie takiego kursu to jest na serio spoko opcja. Jedziesz na 6 dni w jakieś fajne miejsce i pod okiem instruktorów uczysz się różnych fajnych rzeczy, które mogą ci się przydać w życiu. Nawet w codziennym życiu, jak chcesz powiesić sznury na pranie i musisz połączyć dwie liny, no to wtedy robisz właśnie podwójny zderzakowy i nie martwisz się o to, że pranie spadnie i się zaś pomarasi i że zaś je będziesz musiał prać. Szkoły, które prowadzą takie kursy, można pewnie liczyć dziesiątkami albo nawet setkami. Jak łazi o mnie, to Josie skorzystał z oferty szkoły Kilimandżaro. W Kilimandżaro jest dużo tych ludzi, co uczą wspinania. Pozdrawiam bardzo serdecznie Waldka i Maćka. Dzięki za cenne wskazówki i za troskliwą opiekę w skałach. Nasze stanowisko przejściowe w trakcie wspinania wielowyciągowego wygląda tak. Wisi sobie one na tym uszku skalnym oraz na heksie, który się tam zakleszczył. Dzięki czemu nie spadniemy w tą kilkunastometrową przepaść i przeżyjemy. Mam nadzieję. On też przeżyje. Wiecie co? Jak ktoś włazi na komin po drabinie albo na szczyt żurawia po konstrukcji i mu się wydaje, że on się umie wspinać, to taki ktoś jest w dużym błędzie. No, bo ja właził już na kominy, na żurawie, na różne inne konstrukcje. I ja tak na serio okazało się w tych skałach, że ja się w ogóle nie umiał wspinać. W naszej grupie wszyscy zaliczyli kurs pozytywnie i teraz czekamy się fajnie na maila i na maila nam przyjdzie takie zaświadczenie, że właśnie ukończyliśmy ten kurs. Tam się szkolą w Wojoki. W razie jak trzeba by się było wspinać na górę i tam nie wiem co by mogło być na górze. Oby nie wojna. Bunkry. O nie, w naszym specjalnym worku na szpej jest żaba. Nie wiem co my teraz zrobimy. Żabę mamy w worku. Uwaga, Alina! No, nawet stąd prawie wrzucił na sosnę. Zastanawiamy też, jak ta lina sobie tak tańczy po tych ostrych krawędziach.
Nic się nie stanie. Wiadomo, są skały z bardziej ostrymi krawędziami. Ale ten wapień to raczej nic nie zrobił. A co będzie teraz? Teraz będą... paczki od widzów. Dawno nie było takiego unboxing vloga, przez co tych paczek nazbierało się dość sporo. W pierwszej kolejności otworzę paczka, która przyjechała z nad morza. I nie będę wam tu ściemniać, że ta paczka nie była otwierana, bo ona już była otwierana. Wiem, co jest w tej paczce. Niesamowite zielone okulary firmy Neon. Niesamowito tasia ze 100%. W środku jest jeszcze trochę bałtyckiego piasku. Kurtka, którą kiedyś podarował mi Gregor. To jest niesamowita kurtka, która została uszyta z tego samego materiału, co szyje się spadochrony i parolotnie. Pas BNT, który jest super wytrzymały, ponieważ do jego produkcji została wykorzystana klamra Cobra. O wytrzymałości to na 800. Leżało kilka dni na dnie morza i ani śladu rdzy. Bryle do pływania. Biały kapelusz z czarnego luftu. Drugie bryle do pływania. Kółko na huśtawki. I to wszystko. Dzięki Bartek za to, że uratowaliście mnie oraz Natalię i nasze rzeczy. Kolejna paczka. To jest Woucher podarunkowy na dowolny moplikowy kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców Expert. Różne fajne nalepki i fajny moplik. Jest jeszcze jakiś list. Siemanko. I chciałem cię serdecznie zaprosić z kimś, kto razem z tobą nie będzie się bał przyjść do nas pojeździć na moplikowym kursie prawa jazdy. Pozdrawiam gorąco Tomek Czech. Czyli w tej paczce było zaproszenie na to, żeby zrobić prawo jazdy na motor. Całkiem w porządku opcja. Ta kartka przez przypadek Tomaszu w czasie unboxingu mi się potargała i potargał mi się też twój numer telefonu, ale można to uratować i przepisać go na ta nalepka. I kolejna paczka, a właściwie list od P. Żurek. A, już wiem, co to za rękawiczka. To jest rękawiczka, którą ja kiedyś zapomniał w Anglii. W czasie akcji na Humber Bridge Paulo pozwolił mi przekimać u siebie na chacie i właśnie tam zapomniał tam rękawiczka. Tu jest drugo i teraz mam dwie. Dzięki, Paulo. Kolejna paczka to jest paczka od Grzegorza Gliwa. iPhone? Czy ja właśnie wyciągnął z paczki od widzów iPhone'a? Działającego iPhone'a? A dokładnie to jest iPhone 6 Plus. Bez karty SIM. Trzeba przyznać, że to jest jeden z bardziej konkretnych prezentów, które przysłali mi widzowie. Dziękuję, Grzegorzu. iPhone się może przydać. Podobno iPhone'y są lepsze do kontroli różnego rodzaju sprzętów, takich jak GoPro, albo GoPro Fusion, albo DJI Phantom 4 Plus.
Daniel, przyjacielu z DC24, co myślisz o tym, aby uczynić tego nowego iPhone'a iPhone'em do latania dronem? No, dzięki bardzo za nowy sprzęt do drona. Zanim zaczniemy korzystać z nowego iPhone'a, Dominik, nasz haker, sprawdzi, czy on nie jest kradziony. 84733. Czyli wygląda na to, że jest czysty. No to jest baza, także jakby był kradziony, to by był od razu w bazie. No to spoko. Pięknie, to mamy nowy, legalny sprzęt. Dobra, to wracam do nagrywania vlogów. Co by tu teraz otworzyć? Może... to! To jest paczka od Max Flow. Max Flow Studio. To jest nowa płyta od Skorupa. Ale kozackie pudełko. Płyta pod tytułem Absolutna Flauta. CD1. Skorup i Jazz Brothers. Skorupa kojarza i to bardzo dobrze. Skorup kiedyś nawet był u mnie w Familoku. Wszystko w ramach projektu pewnego teledysku, który Gorzech nagrywał dla Kani LPGK. No to Kania LPGK zrobił kiedyś się piosenka właśnie ze Skorupem i z Rufiokiem i przyjechał razem z nimi do mnie do domu i tam my nagrywali na green screenie właśnie takie laboratorium i zabawy z takim pociągiem małym. Rapuję chłopcze w stylu kopalnianym i reprezentuję mój teren ukochany. Słucham Hanysów, robię za parę stów. Gdy wbijam na bit, czule zwieszają kopary znów. Jestem stary ciut i grzebię w staniku i na zamiary siły mierzę na tym Tytaniku. No to także właśnie poznał Skorupa. Fez lubiał od nich muza. Ostatnia płyta od Skorupa nosiła nazwę Ludzie Chmur i to była kozacko płyta. Podejrzewam, że ta będzie też kozacko. Będzie czego słuchać w czasie kolejnych wypraw w kierunku różnych ciekawych miejsc. Dzięki Skorup, dzięki Maxflow. Kolejna paczka to jest paczka od ekipy No Entry. Trochę się potargało. Dokonywanie niemożliwego. To wygląda jak niesamowity miecz He-Mana. Kiedyś Rzek oglądał taki film o He-Manie i Szkieletorze. Cudowna, tajemnicza moc została mi dana w dniu, w którym wziąłem do ręki mój czarodziejski miecz i rzekłem: na potęgę posępnego czerepu. Mocy, przybywaj. Ranger stał się kotem bojowym, a ja He-Manem, najsilniejszym człowiekiem wszechświata. To jest właśnie ten miecz. Dzięki za ten niesamowity i poszukiwany od wielu lat przez poszukiwaczy skarbów relikt. Położa się fajnie ten relikt tu na boku, a następnie kolejne paczki. To jest paczka, którą przysłał mi Damian Taczanowski i na tej paczce pisze, żeby nią nie rzucać. Pop Vapor Herbal i Aromaterapii Vaporizer. Cóż to za specyficzny przedmiot? Pop Vapor. Tu są takie szlauchy do tego. A tu jest, to jest na prąd. Ogólnie to jest vaporizer na prąd do waporyzowania różnych ziół w celu leczniczym. Dzięki królestwotytoniu.pl za ten specyficzny prezent, który ląduje właśnie u boku innych, mniej lub bardziej specyficznych prezentów. Kolejna paczka. Kolejna paczka to jest taka dość wielka paczka DJI Ars.
Smycz DJI. Filok. Znaczy się długopis DJI. Gimbal, który nie jest nowym gimbalem. To jest mój stary gimbal, który kiedyś trafił w moje ręce dzięki ludziom z Lamaxu. Nawet był o tym odcinek. Łazi o to, że po tym jak gimbal wpadł do morskiej wody, przestał działać. No i ja wysłał tego gimbala do ludzi z RC Pro. Oni zajmują się naprawą takich różnych sprzętów i właśnie mi odesłali tego gimbala. Uwaga, teraz chwila prawdy. Teraz się dowiem, czy mój gimbal, który się popsuł przez zalanie morską wodą, został naprawiony przez ludzi z RC Pro. Wygląda na to, że wszystko jest dobrze. Jest dobrze. Mój gimbal został naprawiony. Dzięki. Dzięki. Ten gimbal to nie wszystko. W tej paczce było jeszcze coś. A, tu jest mój mikrofon. No tak, bo mój mikrofon też był zepsuty. Ale nie dlatego, że wpadł do wody. Tylko po prostu się zepsuł. Chyba dlatego, że wejście w aparatach, w tych lustrzankach jest tak zawsze z boku. I ja właśnie tak go podłączył i mi kiedyś moja lustrzanka na statywie zrobiła tak dup. I on wtedy zaczął przerywać ten mikrofon. Ciekawe, czy udało się go naprawić. Sprawdźmy to. Teraz mnie słyszycie przez ten mikrofon. Teraz mnie słyszycie przez Rode Micro, który jest założony. A teraz mnie słyszycie przez Rode. Teraz jest podłączony Rode Pro i wygląda na to, że wszystko jest dobrze. Czyli, że mój mikrofon Rode Pro został naprawiony. Fajnie, dzięki. Dzięki RC Pro za naprawienie moich sprzętów. No to słyszycie mnie przez ten mikrofon, a teraz słyszycie mnie ponownie przez ten mikrofon. W paczce od RC Pro była jeszcze jedna rzecz. Kubek. Dzięki. Kolejna paczka. A właściwie list z komendy miejskiej. O kurde. Wezwanie. Wzywa się pana do osobistego stawiennictwa w wydziale. To była ostatnia paczka, która była właściwie list, który nawet nie jest listem od widzów, chociaż. No nie wiem, może policjanci też mnie oglądają. Marcinie, co będzie nowy wideoblog, ja? Będzie, no. Patrol na dzielni. Jak mnie oglądają, to pozdrawiam wszystkich funkcjonariuszy. Dobrze, że jesteście, bo inaczej to opanowałoby prawo dżungli i przetrwaliby tylko ci najsilniejsi, albo najmądrzejsi, albo ci, co najszybciej uciekają. Na szczęście jesteście. I pilnujecie prawa i porządku. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro! Co wybierasz? Bouldering czy taternictwo? Kominy! Chłopaki Morfo, oni też robią taką nietypową odzież. Cześć! Siema!